Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Jej zdrowe funkcjonowanie jest priorytetem rozwoju całego społeczeństwa. To w rodzinie wszystko się zaczyna. To ona właśnie jest tym miejscem, gdzie nabywamy wszystkich potrzebnych cech społecznych. W Działdowie odbyła się uroczysta ceremonia honorująca swych obywateli, którzy przeżyli w swych związkach małżeńskich 50 lat i więcej. Na specjalnie zorganizowanej dla jubilatów ceremonii pojawiło się wielu zaproszonych gości. Właśnie byliśmy po raz kolejny świadkami jednej z najpiękniejszych uroczystości, jaką mamy co roku. Jest to wręczenie odznaczeń prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Co roku spotykamy się z tymi małżeństwami, żeby złożyć im życzenia, podziękować za ich długoletnią pracę, bo w większości są to mieszkańcy naszego miasta, osoby już na emeryturach, ale chciałem przypomnieć, że przez wiele lat pracowały dla naszego miasta i to właśnie dzięki tym osobom Działdowo dzisiaj jest takie piękne, takie duże i takie nowoczesne. Burmistrz Działdowa, pan Grzegorz Mrowiński, miał zaszczyt wręczyć gościom honorowym okolicznościowe medale nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że ktoś pamiętał o naszym jubileuszu. Dziękuję bardzo wszystkim, począwszy od pana prezydenta, przez pana wojewodę, pana burmistrza, panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Działdowie, za to, że pamiętali, wyróżnili nas i bardzo miło przyjęli. I korzystając z okazji, za pośrednictwem telewizji Mazury chciałem złożyć tym, którzy byli obecni, tym, którzy byli nieobecni, życzenia przede wszystkim zdrowia, pomyślności, szczęścia i kolejnych 50 lat w pożyciu małżeńskim. Wszystkim zacnym jubilatom życzymy kolejnych rocznic dożytych w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.